Magda Wilk, Bartosz Musiał. Zaczynamy 5 na 5 we WRUM TV, czyli tradycyjne podsumowanie ostatniego tygodnia. Na pierwszy ogień idą najwięksi przegrani. Na miejscu piątym światek Formuły 1, bo nie mogliśmy się zdecydować, kto jest bardziej przegrany, kierowca Guido van der Garden czy zespół Sauber F1 Team. Holender wkroczył bowiem na drogę sądową, bo rzekomo stajnia z Hinwil zagwarantowała kierowcy miejsce w stawce na sezon 2015, po czym wycofała się z obietnicy. Na miejscu czwartym wszystkie teamy rywalizujące w WTCC, wszystkie poza Citroenem. Pierwsze wyścigi w Argentynie pokazały, że nikt nie znalazł sposobu na Francuzów. Czy w 2015 roku ponownie będziemy się tylko zastanawiać, kto z trójki Lopez, Müller, Lep będzie wygrywać kolejne wyścigi? Na miejscu trzecim kibice Teddy'ego Błażusiaka w USA. Po raz pierwszy od 7 lat nasz zawodnik nie wystartuje w mistrzostwach AMA Enduro Cross. Polak postanowił zakończyć karierę w tej serii i skupić się na innych imprezach rallycrossowych. W zawodach AMA Enduro Cross Championship Tadeusz Błażusiak zdobywał 5-krotnie mistrzostwo. Na drugim stopniu podium Bóg. Hak. Aztecki bóg wody, jezior i deszczu chciał zawłaszczyć sobie rajdówkę Ota Tanaka. Ford Estończyka spędził ponad 10 godzin w jeziorze i już miał tam zostać na zawsze, ale M-Sport wyciągnął go i doprowadził do stanu, w którym udało się nim ukończyć rajd Meksyku. Na miejscu pierwszym największych przegranych Fernando Alonso. Po pierwsze, Hiszpan nie wystartuje w Grand Prix Australii tradycyjnie otwierającej sezon Formuły 1. Po drugie, docierają do nas bardzo niepokojące wieści. Są niepotwierdzone informacje, które mówią, że podobno ostatni wypadek Fernando był spowodowany tym, że stracił on przytomność w trakcie jazdy testowej, a po tym, gdy obudził się w szpitalu, był przekonany, że ma 13 lat, jest rok 95, ściga się w kartingu i cały czas marzy o starcie w Formule 1. Czas na wygranych. Miejsce piąte, Sebastian Ogier. No Bartek, nie dziwić się, że chciałbyś być Ogierem. W końcu kierowca zespołu Volkswagena nie ma sobie równych. Potwierdził to kolejny raz, wygrywając trzecią rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata, Rajd Meksyku, i to trzeci raz z rzędu. Miejsce czwarte, Bartosz Opioła, Stanisław Jedliński, Marcin Jedliński, Robert Lukas, Adam Gładysz, Dominik Kotarba, Majkutewicz, Gosia Ardest i Maciej Drescher. Uff, sporo ich, ale to aż 8 polskich kierowców, którzy widnieją na liście zgłoszeń do 12-godzinnego wyścigu we Włoszech, drugiej rundy International Endurance Series. Listę zamknięto na 70 autach, więc trzeba przyznać, że obłożenie naszym jest dość spore. Pierwszy wyścig w piątek 13, ale my nie jesteśmy przesądni. Miejsce trzecie i Jerzy Tomaszczyk i Łukasz Włoch. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o prezentacji ich nowego zespołu, czyli Ulter Sport Rally Team. Z kolei w ten weekend chłopaki zadebiutowali na odcinkach Mistrzostw Niemiec w ADAC Opel Rally Cup. Rywalizację zakończyli na 5. miejscu w stawce 20 kierowców, więc też musicie przyznać, że debiut udany. No i narobili nam sporego smaka na podium. Miejsce drugie, kibice Roberta Kubicy i Maćka Szczepaniaka. W ostatnim czasie wiele portali społecznościowych zostało zalane linkami do oficjalnej strony rajdowych Mistrzostw Świata. A wszystko dlatego, że na tej właśnie stronie odbyło się głosowanie na najlepsze oklejenie samochodu WRC z obecnej stawki. I kto wygrał? Oczywiście Fiesta Roberta Kubicy i Maćka Szczepaniaka, która zgarnęła aż 51% głosów. No cóż, nie od dziś wiadomo, że na polskich kibiców można zawsze liczyć. Miejsce pierwsze. Automobil kluby, stowarzyszenia, generalnie wszyscy, którzy w ten weekend zorganizowali w całej Polsce imprezy dedykowane specjalnie dla kobiet z okazji ich święta. Mimo, że nasz cykl pokazujemy w poniedziałek, to spóźnione życzenia od całej naszej redakcji dla wszystkich motopań. Niech spełnią się wszystkie wasze motomarzenia.